Witam serdecznie i zapraszam do kolejnego filmu z grą War Hospital. W poprzednim filmie dalej kontynuujemy leczenie wszystkich rannych. Troszeczkę polepszona sytuacja, ale minimalnie. Jak zaczynaliśmy poprzedni odcinek, to mieliśmy 37%, teraz 62%. No i tutaj było praktycznie na zero wszędzie. Coś tam odzyskałem tych rzeczy, ale w dalszym ciągu sytuacja jest kiepska. Zobaczmy, jak to wygląda. Ty wracasz zaraz do służby. Świetnie. Ale on jest dobrze wypoczęty, on się może tym zająć. To ty idziesz tu. Tak to widzę. Będą wszyscy wyleczeni. Tutaj niestety jeszcze tego nie mamy. A tu już jest 9. Mamy VIP-a. Pan dobry. On jest wyczerpany. No to zrobisz go jeszcze. A dlaczego tu się nic nie dodało? Patrzcie. 2. A nie, dodało się. 2. Dobra. No i pójdziesz odpocząć. Oni mogą poczekać? Ciężki stan. Niestety ten pan nie może poczekać. Przykro mi. No, a na ciebie nawet nie mam środków. No dobra. Dziękuję, dobra wiadomość. Produkujcie, produkujcie. Alkohol. Ciągle tracę ten alkohol przy produkcji. Nie ulepszenie. A tutaj jak to wygląda? 3 oczekuje. Muszę zacząć wysyłać na front. No i też mamy misję, żeby wysyłać do kwatery głównej 10. No, to powodzenia. Pierw front, bo jest na czerwono. No dobra, kogo się da? Jednego wyślę i zobaczę. Dalej na czerwono. 2 kolejnych. Dalej na czerwono. No teraz więcej ich leczę jakoś ostatnio, więc może. No zobaczymy, jak tam. Przydział. Wyczerpany, to odpocznij. Pielęgniarki do pomocy. Tutaj musimy to przyspieszyć. I w punkcie sanitarnym też się przyda pomoc. Aha, ty preferujesz tutaj. No to chodź. Wyczerpany, odpocznij. No nic, ciągle brak czeków. Zaraz się skończą 3 operacje. Oby był sukces. Oby był sukces, tylko 3 dni zostały. 62%. Damy radę. W kiepskim stylu, ale damy radę. No spada ten alkohol teraz bardziej. Bo produkuje te przedmioty, kurde, chemiczne. Oho, zwiadowca. Inne konwoje. Oddział zwiadowców i starzec podejmują próbę wyśledzenia pozostałych konwojów. Śladów i tropów jest wiele. Sprawdzenie ich wszystkich zajmuje trochę czasu, ale żaden z nich nie przybliża zwiadowców do odnalezienia innych konwojów. W końcu po natrafieniu na kolejny ślepy zaułek, dowódca zwiadowców stwierdza, że dalsze poszukiwania nie mają sensu. Informuje starca, że dalsze poszukiwania są bezcelowe. Mimo to starzec utrzymuje, że konwojów musi być więcej. Widząc, że nic co powie nie zmieni zdania dowódcy zwiadowców, postanawia kontynuować poszukiwania na własną rękę. Obiecał skontaktować się z zwiadowcami, gdy znajdzie inne konwoje. Dowództwo wydaje się być zadowolone z raportu. Jeśli poszukiwania nie przyniosły rezultatów, prawdopodobieństwo, że niemiecka artyleria zagrozi szpitalowi w najbliższej przyszłości jest niewielka. Co zyskałem? Morale. 8 czeków. 1 punkcik. Jeżeli chodzi o ten... Mam już 6 personelu. No ja jestem... Mam problem z tym personelem, bo muszę zrobić pierw ulepszenia. Żeby móc cokolwiek tutaj zrobić. A nie mam. Ciągle mi tego brakuje, no. Czego się zamówić nie da. To mamy. Szybciej dochodzą do siebie. Dobra. 300. 300.
Tylko stówka. Kurczaczki. No dobra. Zaraz, zaraz mi powiesz, co masz do powiedzenia. Z tego się robi... To powoduje... A, alkohol tracę przy tym pewnie. Jeden wraca. Do żywności. Na razie tego nie produkuję. Chociaż powinienem, ale... Ale co zrobię, jak nic nie zrobię? Jakie racje są żywnościowe? Standardowe? Zmniejsza się z czasem. Ej, no dobra, to połowiczne, po proste. I teraz... Na razie odróbmy te jedzenie, bo jest go mało. Tu jeszcze kupa ciasu. A jak tam pielęgniarki? No i tak tu mogą być tylko dwie. Tylko dwie. No dobra, czekamy, czekamy. Produkcja alkoholu mi nie idzie. Wysyłanie żołnierzy do kwatery głównej też mi nie idzie. Straciliśmy pacjenta, słyszałem. Nowi pacjenci? Zobaczmy. Ten będzie szedł na odpoczynek, ale mamy VIP-a. Nie, 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 musisz VIP-a pyknąć. Oj. Ale nic z nim nie poradzę. Nic na to nie poradzę, spróbujmy go ratować. Stan ciężki, ale VIP. Tutaj full. Mamy 9, ale jest stan ciężki. No chyba, że wypoczęty ten jest, a ten za 2 godziny wraca. Amputacja. I temu też pykniemy amputację, jak wróci. To mnie stać na to. Zawsze to morale do góry. No i uratowani. Tutaj nasza pielęgniarka ma awansik. Znacznie lepiej pracuje. To mi się podoba. Ambitność. Widzę, że zmęczeni wszędzie. Wracamy, chłopaki, wracamy. Musimy produkować... No, alkohol jest produkowany. Jest 7. Kurczaczki. No właśnie, to z alkoholu się robi, a to? To nie. No to poczekam, aż dobiję do 15 butli. Wtedy zacznę z powrotem produkować te medykamenty na leczenie ran chemicznych. Zamianka. McDonald? Jesteś tu, gdzie jesteś? Jesteś. Dobra. Inżynier, inżynier. Już przed chwilą gadaliśmy. Podgląd zespołu. Oczekuję na rozkazy. Zjadowcy namierzają bazę operacyjną uzbrojonych mężczyzn w opuszczonej posiadłości na wschodzie. No chyba tam pójdziemy. A tu jest, gdzie jesteśmy. A ile czasu? Chyba tutaj będzie napisane. Zero. Oho, no to ogarnij to. Jak zero czasu. O, blisko frontu. Zwiadowcy docierają na miejsce spotkania, gdzie czeka na nich brytyjski pluton. Jego dowódca, porucznik Harris, przedstawia zwiadowcom swój plan. Dowództwo ma informacje o niemieckim magazynie zaopatrzeniowym głęboko za liniami wroga, zaopatrującym przednią jednostkę artylerii. Plan Harrisa polega na tym, aby potajemnie przedostać się na terytorium wroga, znaleźć ten magazyn i stamtąd wyśledzić pozycję niemieckiej artylerii. To prosty plan, mówi, ale powinien się powieść. Dowódca zwiadowców nie jest tak optymistyczny, ale ma rozkaz, by prowadzić Harrisa i pomagać mu. Po krótkim namyśle zwiadowcy znajdują dwa sposoby na przedostanie się na terytorium wroga z tak dużą liczbą żołnierzy. Co my tu mamy? Zaproponuj bezpieczniejszą trasę albo szybszą. No to lepiej bezpieczniejszą. Poczekamy dłużej, ale mniejsze ryzyko.
Harris nie jest zachwycony, ale daje się przekonać i zgadza się wybrać bezpieczniejszą trasę. Ważne jest, aby ich jednostka mimo wszystko pozostała niezauważona. No dobra, zobaczmy tą trasę. To jest ta? Nie, to chyba nie to. Podgląd zespołu. Szpital. Ej, czy jak przyjdzie do szpitala, to on mi tu wszystko przyniesie? Jedzenie? Ma 100 jedzenia. Przyjdzie. 20 godzin. Aha, czyli on mi przyniesie te rzeczy chyba. No to spoko by było. Spoko by było. Kolejny awansik, no to ambitność. Konkretnie. Widzę, że tu beznadziejnie widzę. Ratujemy sytuację. Do punktu sanitarnego, a ja bym zobaczył... Ojej, by odpocząć. Pomóż. Alkohol 9. Produkcji jedzenia nie potrzebuję już. Nie mam co z tobą zrobić. Dobra, mam 220. Czy jest jakieś ulepszenie? Dobra. Na które mnie stać? Na to mnie stać. Za 20 godzin dopiero będzie zwiadowca z kolejnymi. Leczenie. No ale dobra. A ile to kosztowało? Produkcja, zwiad. 250. Na to, to by mi się przydało. No a o co chodzi z tymi psami? To nie wiem. Nie wiem, po co to w ogóle zbudowałem. No dobra. To kosztuje tylko 100. Potrzebuję je coś powiększyć. Pielęgniarki 300. Wszystko drogie. No to za 100. No dobra. I zatrudnimy zespół medyczny. Robić. Robić, wykonać. Odpoczywa. Wypoczęty. Mamy... O, stać nas na to. Sytuacja robi się tutaj okej, z rannymi. Tego mi brakuje. Mam czeki. No dobra, tu jest ich za dużo. Na front, bo mało czasu zostało. Wszyscy na front. Tu jest są 3 punkty, zobaczmy. Jest na zielono. Zwolnimy, bo jest na zielono. Czyli to jest wystarczająca ilość. Teraz do kwatery. Oni też wymagają. Do kwatery głównej. No to tutaj, pyk. 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 Jeszcze 7. Co tu się dzieje? Sir, wygląda na to, że organizm pacjenta był w stanie samodzielnie zwalczyć infekcję. Zamknięcie ran powinno wystarczyć, aby pomóc pacjentowi wyzdrowieć. To jest bardzo dobra wiadomość. Ale krótsza rekonwalescencja o 12 godzin, 3 materiały. No, w sumie już nie mam rannych tam, nie? Krótsza rekonwalescencja. Tu jest ktoś zmęczony. Ojej. Ojej. Znowu na czerwono zaczyna się robić. Zostały tylko 3 dni, ale na szczęście jest już dobra sytuacja na froncie, więc teraz wszyscy do kwatery głównej. Mam aż 14? Ej, to trzeba to wykorzystać. No mogę inżyniera, no ale po co mi on? Musimy powiększyć te kwatery. Jedna już jest powiększana. To coś byśmy sobie zamówili. Tylko co ja potrzebuję? No, zasoby budowlane tak naprawdę. Chyba, że te chemiczne też. Jeden. On jest operowany, ten. Terminalny. No, ho, ale wpadł. Czy ja go uratuję? Bo tu jest amputacja. Jakbym dał połowicznie. A nie, tu już jest, że trup. O, tutaj.
amputacja. Oni mogą poczekać na środki medyczne. Ja dalej wytwarzam? Wytwarzam, nie? Dobra. Zamówimy te chemiczne zasoby. Chemiczne środki medyczne. A z 15, bo potrzebuję. Na razie tego nie wytwarzam, czekam aż się nabije alkohol. No dobra. Sytuacja powoli wygląda lepiej niż w dwóch ostatnich filmach. Tylko 3 dni zostało, no dobra. Czekamy na rozwój wydarzeń. Kolejni nowi? Skąd oni się biorą? Stan ciężki. Ciężki. Stabilny. Mam tylko 4 punkty. Tylko 4 punkty. No dobra, stan ciężki. No nie przeżyjesz, panie. Stan ciężki. Stabilny. No mógłbym tu amputację wykonać. I tyle. Oni się leczą. Trochę to trwa. A tu mi brakuje, ale już zamówiłem. No dobra. Ktoś zmęczony? Jak zmęczony, to do domu. No i właśnie. I z cmentarza muszą przyjść. Nie, dobra. No dobra, ci z cmentarza i zobaczę. O, wracają pielęgniarki. Wracają, ale chciałem zobaczyć wasze preferencje. Wszystko jest dobrze. I zespoły medyczne, dobra. I zobaczmy. Ej, tu jest zero. Tu jest zero. A na cmentarzu też. Depesza z kwatery głównej. Majorze Wells, jestem wdzięczny za sposób, w jaki zajął się pan sprawą Ottona Geschke. Jestem przekonany, że informacje, które uzyskamy od naszego drugiego więźnia, będą bardzo przydatne w zakończeniu wojny. Wnioskowałem o dostarczenie do pańskiego szpitala nagrody za pomoc w pracy biura. 2 punkty. No dobra, dziękuję. I 5 czeków. Mamy już 8 punktów. No ja wcześniej źle planowałem, kurde. Muszę powiększyć. Teraz już mogę. To już na bieżąco. Powiększyliśmy zespół medyczny 4. O 3 zespoły medyczne. Nawet mógłbym 4 od razu. Jeden inżynier. Zwiadowcę potrzebuję. Ale aż 3 zespoły medyczne, no będzie szybciej szło wszystko, nie? Mamy tych punktów sporo. Mógłbym nawet 4 zespoły, ja tego tak szybko nie wykorzystam przez brak materiałów budowlanych. To zamawiamy 4 od razu zespoły medyczne, chociaż więcej będą jeść chyba. Kurczaki, to 3. Bez inżyniera. Zasoby. Leki psychiatryczne. Mogę tylko tyle. No dobra, zamawiam. Zamawiam i czekam. 2 butle jeszcze, zaraz zostaną zrobione. To będzie odhaczone. Pokażcie mi wszyscy do kwatery głównej. Rozkazy z góry. Dobra, jeszcze 5. 3 dni. Sytuacja na froncie stabilna. Co? Nie. No i co się wydarzyło? Więcej rannych pewnie będzie. Aha, dobra, to wszystko obronione. Jeszcze muszę po prostu 3 dni wytrzymać. Znaczy, no, odczekać bardziej. No dobra, tutaj możemy zobaczyć sytuację. Wypoczęty. Świetnie, 8 środków medycznych. No to 2 mogę zrobić. Ty oczekujesz.
Zobaczmy rozkładzik. Super, 15 tego, 10 tego, 247 materiałów budowlanych, to znowu zrobimy ulepszenie w końcu. Trochę się odbijam od dna, tak mi się wydaje. Bo w momencie, gdy tam było 30 parę procent i brak materiałów, to była masakra jakaś. No dobra, trzeba czekać. Ile tu jeszcze? Jedna butla? Dwie. Tutaj nikt tego nie robi chyba. No robi. No dobra, to jeszcze będziemy produkować jedzenie. Chociaż zaraz 100 jedzenia za 13 godzin w sumie dopiero. Pielęgniarki. Jedna wraca, tutaj są zmęczone już. Niech jedna sobie odpocznie. I zespoły medyczne. Zaraz w ogóle będą nowe zespoły medyczne, więc mogę was zajeżdżać. Gdzie jest McDonald's właśnie? Ty idziesz tu. No czekamy, czekamy. Na rozwój wydarzeń. Tam chyba ktoś jest. 5 operacji naraz aktualnie zrobionych. Ciekawie. Trzy dni. Trzy ciężkie dni. 63 po odmowie zmarł. Kolejny zmarł po odmowie. No było tam ich trochę w ciężkim stanie. 16, dobra. Bliski zemdlenia. Dobry, dobry, dobry. Dobra, to ty odpoczniesz zaraz. Później się nimi zajmiemy. Tutaj ty masz robotę. Po tym będziesz wyczerpany. No to odpoczynek zasłużony. Tutaj też nas na to stać. Zmęczony, wyczerpany. Więc ty tutaj. Odpoczynek. 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 Dobra robota, Sir. Powinniśmy być w stanie utrzymać produkcję środków medycznych stosowanych w leczeniu ran chemicznych lub zaburzeń psychiatrycznych przez jakiś czas. Czyli zrobiliśmy te 15 alkoholu w końcu. Ale jeszcze do kwatery 5 musi trafić. Jest 4 tutaj. No dobra, będą trafiać tam. Będą trafiać. Wyczerpani? A, zaraz będziemy mieli towarzystwo tutaj. Czekamy na pociąg. Z tymi. 147 to chyba za mało na te ulepszenie, co bym chciał. A kogo bym chciał? No inżyniera nie potrzebuję. Pielęgniarki aż 300. No to lepiej do zwiadu, to było tańsze, 250. Ale i tak mi brakuje. 264 o 4. Kurde, 5 godzin. A ja produkuję ciągle. O, coś tutaj niefajnego jest. Tam się coś dzieje, to szybko tu przerzucę. Kontynuuj procedurę. O właśnie, bo tu coś się dzieje. Well, ain't you a perceptive one, Major Wells? I report that a German Zeppelin was forced to crash near our trenches, but there are no casualties, sir. At least, not on our side. And the crew? Probably dead, sir. My men couldn't check. Too much fire. Also, there may be some unexploded ordnance inside. It's better to leave it alone for now. No niedobrze. A mamy to jako wydarzenie? Nigdzie nic takiego nie ma. Oj, 6-5. Ci lecą. Jest ich sporo na froncie. Dobra, kiedy te moje zespoły medyczne przyjadą? Nie. Nie tak chciałem to spojrzeć. Rozkład. A tu już ich chyba mam. Mam chyba ich. No to już. Szybciutko. Pierw tutaj. Na stół. Sir, po dokładnym badaniu uważam, że pacjent udaje i po prostu stara się uniknąć przydziału i walki. Chcę zalecić wykreślenie rekonwalescencji z jego harmonogramu i przydzielenie go do służby w najbliższym czasie. No pewnie, że tak, krótsza rekonwalescencja. Morale rośnie, mimo to zaplanuj... Nie, morale nie muszą rosnąć, mamy już 60%. Jak oszukuje,
Kurde, to niektórzy do... na cmentarz trafiają, a ten oszukuje. Wojna. Tyk, pokażcie mi zespoły medyczne. No. I musimy tutaj to w ogóle ogarnąć i to ulepszyć też, żeby tam więcej ludzi biegało. McDonald's na cmentarz. Tu mogę tylko jakieś preferencje? Punkt sanitarny, no to już. W 8 godzin? Nie mogę tego zrobić. W 8 godzin też nie mogę tego zrobić. No i dobra, mamy tutaj więcej ich. No i ulepszenie, bo chciałbym tutaj powiększyć ten... Tutaj się robi źle. Ulepszenia właśnie co do tego miejsca. Punkt sanitarny? Nie, to jest centrum rekonwalescencji? Nie. O, jest. Zaawansowany punkt opatrunkowy. O, jest. Plus 2 miejsca dla zespołów medycznych. To jest tanie. Robimy to. Wyczerpane jedzenie 33. Niech jeden to robi. Niech jeden to robi. Jak wygląda sytuacja w punkcie? No. Odpoczywa. Za 3 godziny wraca. To jak wróci... Niech się tą dwójką zajmie. Ty jesteś zmęczony. No niestety mam tylko jedynego lekarza. Stan ciężki. Wiesz co to oznacza, chłopaku. Przykro mi. No i odpoczywa. 12 godzin. Ale jak wrócisz, to na start masz 3 operacje. Tyle. No dobra, 3 dni zostały. Osiem godzin. No i on dotrze z jedzeniem, z materiałami też. Więc będzie się działo. 5 muszę tutaj odmeldować. Jeszcze. No to już, pierwszy, drugi. Ten jest po amputacji. Kolejne czeki, mam 8. Personel. Kurde, nie mogę wykorzystać tych punktów przez brak tych materiałów. Szkoda, że ich nie można zamówić. Nie, nie można. No nie da się. Coś zamawiamy? Czy coś potrzebuje? Niekoniecznie. No mogę w sumie inżyniera i jednak ten zespół medyczny. 2 punkty sobie zostawię. Bo tam powiększymy. Na nic innego mi nie stać, nie? No zamówmy ich. Kurde, właśnie nie jestem pewny co do inżyniera. Więcej będę mógł produkować na miejscu. No dobra. Dawać. Zasoby nie potrzebuję, tylko budowlane. O, co tu się dzieje? Jakieś zmęczenie jest. Wyczerpanie. Ten buduje. No to jedzenia nie robię. Ale w sumie alkoholu mam 16. To dawaj tutaj. Powolutku. Na nich czekamy. Tu jest wszystko pod kontrolą. 8 godzin. No nic, czekamy, czekamy. Ale się dzieje, ale się dzieje. Cir, wygląda na to, że kula przeszyła... Przeszła przez ciało pacjenta, nie powodując ciężkich uszkodzeń narządów wewnętrznych. Oczekiwane szanse na przeżycie są znacznie większe niż przewidywano. To jest naprawdę super wiadomość. Dziękuję. Lecimy dalej. Wyczerpani. Zaraz będzie nowy inżynier. Nic się nie bój. Jakieś preferencje, chłopaki? Nie? Coś wam przynieść? Nic nie potrzebujecie? Dobra. Co tu się dzieje, doktorze? Cir, wygląda na to, że kula przeleciała na wylot, pozostawiając czystą ranę wylotową. Wokół rany są ślady oparzeń, które sugerują, że pacjent próbował się leczyć jakimiś metodami. To z kolei zapobiegło infekcji. Zrozumiano. Kolejna dobra wiadomość. 67%. Nie ma już tak dużo na czerwono tutaj. Czekamy na zwiadowcę i na pociąg z daleka. Tutaj jest fajnie. O 4:08. To niecała godzinka. Niecała godzinka.
więc się cieszymy. Jakiś awansik. Dzień dobry, Sofia. Co tam u ciebie? Ty już jesteś ambitna, z tego co widzę. To jeszcze inni, którzy pracują obok, lepiej wykonują pracę? No tak, teraz powoli zatrudniam więcej osób. Tak. No dobra, dobra. No, ciężkie czasy. Ale prawie setka będzie wyleczona. Dwóch oczekuje, a ilu potrzebujemy tutaj do misji? Trzech. No i jest trzech, dobra. Mamy trzech i będziemy misję mieli kolejną zrobioną. No i dużo, bo 7 czeków. Właśnie, dostałem potwierdzenie od dowództwa. Powinniśmy wkrótce otrzymać zgody na zatrudnienie. Wkrótce, tak? Dziękuję. Zgody na zatrudnienie. Mamy ulepszenie zrobione. I mamy 235 materii. To trzeba to wykorzystać szybko. Ulepszenie. Czy ja potrzebuję zwiadowcę bardziej? Nie. Ja potrzebuję więcej albo pielęgniarek. Zespół medyczny jest ok. Albo pielęgniarek, no albo lekarzy, no. Jakie tutaj mamy jeszcze ciekawe rzeczy? No ale one są strasznie drogie. Tu mógłbym morale podkręcić, robiąc tą... Garaż dla ciężarówek. Zapewnia ciężarówkę, którą można wysłać do zakładów na mapie zwiadowczej. Magazyn zwiększa liczbę dostępnych ciężarówek o 1. Nie wiem, jakby to miało działać, bo ja już zrobiłem tą budę dla psów. No i właśnie, sprawdź. No, nie mam pojęcia. Nie mam tu nic napisane o psach. Psy 0. Ulepszenia. No, jest przydział. Zwiadowcy. Zamów. Ja mogę zamówić. No ich teraz aktualnie nie ma. Usuń psa. Psy w obozie 2. W obozie. No oni w sumie pierwszy raz wracają teraz do obozu po wielkiej misji. Dlatego tak dużo sprzętu mają przy sobie. Ani razu nimi nie wracałem, bo nie wiedziałem, że trzeba. Tak mi się przynajmniej wydaje, że trzeba. W sumie też się uczę ciągle w to grać. No i tu jest ktoś zmęczony. Kolejny. No o właśnie. McDonald. Ja muszę znaleźć McDonalda. Dobra, ty tutaj jesteś. No to jedna ekipa na cmentarzu, a cztery tutaj. Bo tam jest dużo chłopaków na froncie. Jeszcze 16. Dobrze, że te ulepszenie zrobiłem. Ktoś jest zmęczony. Pielęgniarka. Zamianka. Inżynierowie wracają, wszyscy. No, trzech wraca. Potrzebujemy wszystkiego. Bez preferencji. I też nie masz preferencji. Alkohol jest. To jedzenie. No, ekipa nam urosła. Poczekajmy jeszcze te 3 godziny, my zobaczymy, co ten zwiat przyniesie. A jak wygląda tutaj sytuacja? Jeszcze 4 godziny musi odpocząć. Ten zaraz idzie na odpoczynek. Ten odpoczywa, dwóch jest operowanych, 0 jest w kolejce. Świetnie, sytuacja stabilna. W sumie... Nie mamy nikogo z odmową, wszyscy poumierali, dobra. 2 godziny 50 minut. 68, kurde, dalej ich urosło. 98. No lećcie, tam jest dużo chłopaków. Ja bym to jeszcze ulepszył chyba. Jeszcze więcej tam rąk do pracy. O, zmniejsza szybkość pogarszania się. To by się przydało, bo tam ich 16 jest. Ale nie ukrywam, że drugi zwiadowca by się przydał. Tylko też z drugiej strony nie wiem, czy za 2 dni skończy się rozdział i na przykład później się nam wszystko wyzeruje? No nie wiem. Dobra, to byśmy ulepszyli. Zmniejsza szybkość pogarszania się stanu pacjenta w punkcie sanitarnym oraz zaawansowany punkt opatrunkowy to samo. W aptece jest was sporo. Tego mamy 20, to chodźcie tutaj budować. Przynajmniej jeden. O, ktoś tam był, ktoś tam jeszcze był dostępny. Inżynier. Do jedzenia, bo jest tylko 28.
No i chyba muszę zwiększyć te racje już. Najwyższy czas. Kantyna pełne. To są. A byli najedzeni. A byli najedzeni normalnie. Co tutaj się dzieje? Pielęgniarka? Zamianka. No, jestem ciekaw. 20 sekund i będziemy mieli naszego zwiadowcę. Już jest. Nie, nie ma? No i tak, urosło wszystko. 129 żywności. W końcu. Ale pierw tutaj robimy mu dla niego nowy zwiad. Trucizna. Czy... Zależy ile czasu. Tu jest 16 godzin. Tu jest 28. No to tu jest mniej. Co tutaj mamy? Czy to jest to samo napisane co tutaj? Tak. Omijając główne drogi i otwarte przestrzenie, zwiadowcy prowadzą jednostkę Harrisa do chaty rybaka, gdzie powinni przekroczyć linię frontu. Wyślij. Dobra, i awansik. Dzień dobry. Dobrze się pani spisuje. Jestem z pani naprawdę bardzo zadowolony. Znacznie lepiej pracuję z innymi. Przyjaźń. No i dobra. I tak byśmy sobie zakończyli odcinek. No... Może fajnie to nie jest, ale jakoś idziemy do przodu. Za dwa dni, to pewnie już w następnym odcinku, przetrwamy do tej 5 rano. Ciekawe, co się wydarzy. No ale dobra, w tym filmie to tyle. Mam nadzieję, że się podobało i dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, siema!